Maryjo, Matko Wcielonego Słowa, stajemy przed Tobą, kończąc Dzień Pański, z modlitwą Jestem, pamiętam, czuwam. I tak jest już od ponad 70 lat, gdy powtarzamy tutaj słowa tej modlitwy. Dziękujemy Ci, Maryjo, za tą świętą godzinę Polaków. Kończymy niedzielę, którą gromadziliśmy się w swoich parafialnych świątyniach na modlitwie, słuchaniu Bożego Słowa i spożywaniu Bożego pokarmu, dającego życie wieczne. Dzisiejsza niedziela była po raz czwarty niedzielą Słowa Bożego. Tak postanowił papież Franciszek w liście apostolskim Aperuit Illis. A dziś w swojej homilii podczas Eucharystii w Bazylice Watykańskiej mówił, komentując dzisiejsze teksty liturgiczne: moc Słowa Bożego jest wielka. Jest to moc, która przyciąga do Boga, tak jak się stało z owymi młodymi rybakami, porażonymi słowami Jezusa. Jest to moc, która posyła do innych, jak to było w przypadku Jonasza, który idzie do tych, co są daleko od Pana. Słowo zatem przyciąga do Boga i posyła do innych. Przyciąga i posyła. Oto jego dynamizm. Nie pozostawia nas zamkniętymi w sobie, lecz rozszerza serce, zmienia kurs, obala przyzwyczajenia, otwiera nowe scenariusze, odsłania niewyobrażalne horyzonty. Maryjo, Ty także tego doświadczyłaś. Chcemy dziś, kończąc ten dzień tutaj na Jasnej Górze, gdzie tak przecież dużo głosi się Bożego Słowa, tak często ono tutaj pada na gleby serc ludzkich, którzy tutaj przychodzą, chcemy raz jeszcze zapytać, czym jest dla mnie Pismo Święte? Jak często go słucham? Jak często się nad nim pochylam? Jak często je rozważam? Czy staje się ono dla mnie siłą i mocą, która przyciąga do Boga, a zarazem posyła do innych, jak mówił dziś papież Franciszek? Tego wieczoru robimy sobie rachunek sumienia i pytamy, czemu Słowo Boże nie może się przebić przez potok i gąszcz słów padających każdego dnia? Czemu nas tak nie porusza jak pierwszych uczniów? A może jesteśmy głusi na Boże Słowo? Nie wierzymy, że może i nas poruszyć i zmienić. Może je nawet czytamy, ale się nim do końca chyba nie modlimy. Maryjo, jak było z Tobą? Jak Ty byłaś zasłuchana w Słowo Pana? Jak Ty musiałaś to Słowo znać, kontemplować, że ostatecznie w Twoim łonie to Słowo stało się ciałem? Czy możesz nas, Maryjo, nauczyć żyć Bożym Słowem, aby nas całe przemieniało, abyśmy i my mogli nim owocować? Nauczyć nas przynosić owoce słuchania i medytacji Bożego Słowa. Uwrażliwiaj nasze serca na każdy okruch tego Słowa, aby wpadało we mnie i bym nic nie uronił z tego Bożego skarbca.
Nie daj mi, Maryjo, przeżyć dnia bez Bożego Słowa. Sprawa, bym je nosił przy sobie, czytał i rozważał. Niech ono kształtuje moje decyzje, pomaga w moich codziennych wyborach. Niech się staje rzeczywiście światłem na moich życiowych ścieżkach. Papież Franciszek w dzisiejszej homilii zwrócił nam, Maryjo, uwagę na dwie postawy wynikające ze słuchania słów Jezusa przez uczniów, czyli też przez nas. Gdy oni usłyszeli słowa pójdźcie za mną, natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Cóż takiego porzucili? Pytał papież. Łódź i sieci, czyli życie, jakie prowadzili do tej pory. Jakże często trudno nam porzucić nasze zabezpieczenia, nasze przyzwyczajenia, ponieważ jesteśmy w nie wplątani jak ryby w sieci. Ale ten, kto trwa w kontakcie ze Słowem, zdrowieje z sieci przeszłości, ponieważ żywe Słowo reinterpretuje życie, leczy także zranioną pamięć, zaszczepiając pamięć o Bogu i Jego dziełach dla nas. Pismo Święte utwierdza nas w dobru, przypomina nam, kim jesteśmy, zbawionymi i umiłowanymi dziećmi Bożymi. Zatem uczniowie porzucili, a następnie poszli. Porzucili i poszli. Idąc za nauczycielem, dokonali postępu. Jego słowo bowiem, wyzwalając obciążeń przeszłości i teraźniejszości, czyni człowieka dojrzałym w prawdzie i miłości. Ożywia serce, wstrząsa nim, oczyszcza je z hipokryzji i napełnia nadzieją. Sama Biblia zaświadcza, że słowo jest konkretne i skuteczne. Maryjo, Matko Bożego Słowa, uproś nam wiarę w moc Bożego Słowa, abyśmy i my dali się Jemu przemieniać i odnawiać. Polecamy Ci jak każdego dnia Ojca Świętego Franciszka, wszystkich pasterzy Kościoła, kapłanów, aby sami zakochani w Bożym Słowie z entuzjazmem i wielkim zapałem głosili je życiem i Słowem. Modlimy się za wszystkich, którzy zgłębiają Boże Słowo na co dzień, wszystkie kręgi biblijne, wspólnoty, które spotykają się na czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Dzisiaj tutaj na Jasnej Górze i w wielu paulińskich klasztorach przeżywaliśmy zewnętrzną uroczystość świętego Pawła, pierwszego pustelnika, kończąc coroczne obchody pawełkowego odpustu. Polecamy raz jeszcze wszystkich ojców, braci Paulinów, duchowych synów świętego Pawła, niech czerpiąc z tego skarbca swoich założycieli, będą na co dzień gorliwymi świadkami Ewangelii. Swoim przykładem niech pociągają innych do służby w Kościele. Niech nie braknie nowych powołań w szeregu białych braci. Polecamy wszystkich naszych dobrodziejów, konfratrów, tych, którzy modlą się za nas, szczególnie członków Armii Michała Archanioła, wspólnotę błogosławionego Eusebiusza. Przeżywamy też tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, więc Maryjo, prosimy, aby chrześcijanie byli jedno, tak jak tego pragnął Jezus. Modlimy się za pielgrzymami dnia dzisiejszego, wszystkimi, którym obiecaliśmy modlitwę. Wśród nich prosimy o zdrowie dla Sylwii Babińskiej, księdza Mariana Mądrego, Haliny Cynkiel, Wiesławy Żelazek, Wiesławy Muława. Prosimy także o szczęśliwą operację dla Marka.
Prosimy o błogosławieństwo dla Krzysztofa w 41. rocznicę urodzin, Krystynę Bąkowską w 77., a także księdza biskupa Radosława Rochowicza z Gniezna w dniu jego urodzin. Polecamy także Jadwigę Tarnasową w 80. rocznicę urodzin, księdza Jarosława Stolarczyka, Agnieszkę i Sebastiana Baron, Sabinę, Asię, Kubusia. Polecamy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej. Polecamy wszystkich, którzy z nami się łączą duchowo, wszystkich wpisanych w Wielką Księgę Modlitwy Apelowej, wszystkich dobrodziejów tego miejsca. Szczególnie polecamy chorych, cierpiących, załamanych duchowo. A dzisiaj szczególnie też pamiętamy o wszystkich babciach w ich święto, o tych żyjących, prosząc o zdrowie, potrzebne łaski, a dla zmarłych radość życia wiecznego. Oddajemy Ci także siostry wspólnej pracy z Włocławka, których klasztor od dziś nawiedzasz, Mario, w swym świętym wizerunku. Na samych nasze intencje, wszystko, co mamy w sercach, oddajemy Tobie i rozważamy tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, prosimy Cię, Mario, także o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, o zdanie egzaminu dla Michała i jeszcze raz na samych, nasze rodziny bliskich. Tobie zawierzamy i oddajemy. Pod Twoją obronę. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo. W duchu słów Ojca Świętego Franciszka, nie dajmy się okraść z radości Ewangelii, bo Ewangelia jest księgą spotkań, a nie tylko spisanych wydarzeń. Spotkań z Chrystusem, który jest naszą nadzieją, nadzieją świata, i naszą nadzieją. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.